działać. Wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy na początku programu. Na Ukrainie funkcjonuje patologiczny system braku, polegający na braku rozdzielenia strefy politycznej i strefy biznesowej. Oczywiście w żadnym kraju te strefy nie są od siebie zupełnie rozdzielone, natomiast na Ukrainie bliskość tych obydwu sfer jest wręcz patologiczna i ona właśnie rodzi tego typu zjawiska i rodzi takie majątki polityków. No, poza tym też jest, no, funkcjonuje też inny system. Znaczy, częściowo mówił o tym już Piotr Kościński, że o ile sami oligarchowie rzadko, ci najwięksi, zajmują stanowiska państwowe, natomiast delegują, lobbują na najbardziej chlebowe stanowiska, czy w spółkach Skarbu Państwa, czy w komitetach Rady Najwyższej, czy w poszczególnych departamentach ministerstw, na przykład odpowiedzialnych za zakupy. To są takie punktowe interwencje oligarchów, którzy opłacają się później politykom właśnie na przykład wsparciem medialnym, czy wsparciem kampanii wyborczej. No i to rodzi obopólne korzyści. Z jednej strony oligarchowie są coraz bogatsi. Nie tylko ci oligarchowie, którzy, o których zwykliśmy myśleć, mówiąc o Ukrainie, czyli tam kilka nazwisk, jak rzeczony już Szachmetow, czy Kołomoński, czy Firtasz, ale także cała rzesza mniejszych biznesmenów, o których nie piszą media, ale jeżeli pojeździmy po Ukrainie, po ukraińskiej prowincji, nawet nie tyle po miastach obwodowych, co po stolicach rejonów, czyli ukraińskich powiatów, to w każdym z nich znajdzie się taki biznesmen, który ma ustawionych swoich polityków lokalnie, który wspiera kandydata z okręgu jednomandatowego, który wchodzi do parlamentu na Ukrainie, do parlamentu w Kijowie i tam broni interesów swojego patrona. Także bogacą się oligarchowie, bogacą się politycy i urzędnicy, którzy wydają konkretne decyzje. No i mówiąc populistycznie, traci naród ukraiński. Jeszcze jedna rzecz mnie dość zdziwiła, to właśnie ta duża ilość, fizycznie duża ilość gotówki. Czy to oznacza, że ci politycy, którzy kierują krajem, nie wierzą w ogóle w system bankowy swojego państwa? Piotr Kościński. No ewidentnie. Nie tylko duża ilość gotówki, ale myślę też spora ilość pieniędzy w bankach, tylko że za granicą. No, banki ukraińskie przeżywały swoje bardzo poważne problemy i dochodziło do takich spektakularnych bankructw. Były kolejki ludzi do bankomatów, które nie działały, czy do oddziałów banków, które zostawały zamknięte. Tych banków jest bardzo wiele, jest też sporo małych banków, które właśnie nie bardzo wiadomo, jak jeszcze się tam utrzymują, ale jakoś funkcjonują. Generalnie nigdy nie ma nam nadmiaru gotówki na rynku i oprocentowanie zresztą wkładów już od lat jest dosyć duże, ale ja, mówiąc szczerze, obawiałbym się powierzać takiemu bankowi swoje pieniądze, nawet jeśli już tak na marginesie powiem, jest tam kilka banków należących do banków polskich. To one też przecież mają swoje niemałe problemy i w przeszłości miewały spore kłopoty z urzędnikami państwowymi, nie dlatego, że są polskie, ale no tak po prostu. Czyli lepiej mieć gotówkę i to raczej nie w ukraińskiej walucie. Tadeusz Iwański. Ja myślę, że warto zaryzykować przynajmniej część swoich pieniędzy jako lokatę w bankach ukraińskich, dlatego że te lokaty są bardzo wysokie. To jest około 18% rocznie. Oczywiście. Także w dolarach. Tak, znaczy nie rekomendowałbym wszystkich swoich oszczędności powierzać bankom ukraińskim, ale część jako element dywersyfikacji ryzyka, czemu nie? Mi się wydaje z drugiej strony, że akurat ten fakt,
że na Ukrainie banków jest coraz mniej, to jest akurat jeden z sukcesów, który można zapisać na konto ekipy, która rządzi po rewolucji godności, dlatego że na Ukrainie istniało bardzo wiele banków, które praktycznie były instytucjami finansowymi, które prały pieniądze. I wskutek żądań i presji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przekazuje od czasu do czasu Ukrainie transze pomocy makrofinansowej, Ukraina była zmuszona do tego, żeby dokonać pewnej czystki systemu bankowego. I to się stało. I to jest jeden z sukcesów tej ekipy. Oczywiście fakt, że ukraińscy politycy, i nie tylko politycy, bo podejrzewam, że gdyby zapytać przeciętnych Ukraińców, w jaki sposób trzymają swoje oszczędności, to prawdopodobnie większość by powiedziała, że również nie ma zaufania do ukraińskiego systemu bankowego. Więc to jest rzeczywiście, jedna z głównych przyczyn. Na inną przyczyną, być może dosyć prostą, jest to, że jeżeli ukraińscy urzędnicy i ukraińscy politycy dostają łapówki, to są one często w gotówce. Często te pieniądze, ta gotówka pochodzi z korupcji, bądź jest konwertowana na przykład w drogie zegarki, czy w drogie wina. No, także mieszkania, drogie samochody, wszystko, co jest dobrem stałym. Jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawiali o dymisjach, do których doszło w listopadzie. 7 listopada mieliśmy dymisję gubernatora obwodu odeskiego Michaila Saakaszwilego. Później 14 listopada szefową policji Hatię Dekanoidze. Też mieliśmy w listopadzie dymisję szefową odeskiej służby celnej Julii Maruszewskiej. To są wszystko osoby w jakiś sposób związane też z Michailem Saakaszwilim, byłym prezydentem Gruzji. Czy rzeczywiście jest tak źle, że nic nie można zmienić? Czym były motywowane te dymisje, Piotr Kościński? No, powodów było kilka, co najmniej. Natomiast mi się wydaje, że jest jeden powód generalny dotyczący Saakaszwilego. Otóż po pierwsze pamiętajmy, że wszyscy ci zagraniczni urzędnicy, takich możemy nazwać, importowani ministrowie, czy tak jak tu w przypadku Saakaszwilego, szef obwodu, oni wszyscy są w szczególnej sytuacji. Ci, którzy pozostali. Mianowicie oni są uzależnieni od tego, kto ich mianuje. Nie mają ze sobą żadnych partii politycznych, lokalnych ugrupowań, które by ich wspierały. I w tym sensie ich sytuacja jest nie taka łatwa. To znaczy, jeżeli im się nie wiedzie, to mogą stać się na przykład kozłami ofiarnymi. No proszę bardzo, nie udało się zwalczyć czegoś, poprawić czegoś, no to winien jest cudzoziemiec, a nie miejscowy polityk. Natomiast w przypadku Saakaszwilego myślę, że jego ambicje sięgały i sięgają dużo dalej niż fotela szefa obwodu, nawet odeskiego. I Saakaszwili, to była mowa nawet w pewnym momencie, że może zostanie premierem, no to się nie stało. Teraz jest mowa o tym, że on tworzy własną partię polityczną i jest to bardzo prawdopodobne. Pamiętajmy, że on został bardzo dobrze przyjęty na Ukrainie, zresztą po ukraińsku mówi, na Ukrainie studiował i podkreśla swoje związki z Ukrainą. Jest to człowiek popularny, bo nad Dniepr dotarły z Gruzji informacje o pozytywnych skutkach jego polityki, natomiast na szczęście dla niego nie dotarły te negatywne, albo w każdym razie nie przebiły się do społecznej świadomości. I myślę, że on tą swoją popularność chce wykorzystać teraz, a ponieważ ci pozostali Gruzini, zwłaszcza którzy znaleźli się w administracji szeroko rozumianej
państwa ukraińskiego jakoś tam byli, są z nim związani. Stąd też ich w tej chwili odejście. Były z początku przecież dwie grupy, można powiedzieć gruzińska, silniejsza, i litewska, słabsza. Czyli Gruzini, można powiedzieć, zmierzają ku jakiejś własnej formacji, być może pod wodzą Saakaszwilego, a na pewno sam Saakaszwili. Za to przybyli Polacy, którzy na razie nie tworzą żadnej formacji swojej, a przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. Być może zrobią to po dymisjach dopiero, ale pytanie jest takie, czy rzeczywiście Michail Saakaszwili ma się czym pochwalić jako gubernator obwodu odeskiego? Czy on tam naprawdę coś zmienił, czy było tam więcej PR-u, a mniej prawdziwych czynów? PR-u było bardzo dużo, prawdziwych czynów było mniej, ale trzeba pamiętać, czy system ukraiński pozwolił Saakaszwilemu dokonać pewnych zmian, dlatego że obwód odeski miał być tym obwodem pilotażowym, miał być obwodem eksperymentalnym. Tam został skierowany Saakaszwili, który miał dokonywać zmian. Natomiast im dłużej Saakaszwili był gubernatorem obwodu, tym bardziej ewidentne było to, że pewne zmiany nie mogą nastąpić nawet nie tyle z powodu pewnych deficytów samego Saakaszwilego, a z tego powodu, że wymagają one również decyzji na poziomie centralnym. Wszystko to dosyć negatywnie brzmi. Właściwie jedyną nadzieją jest właśnie to społeczeństwo obywatelskie, o którym trochę mówiliśmy dzisiaj w czasie dzisiejszej audycji. Musimy już kończyć. Moimi gośćmi byli Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Oraz Tadeusz Iwański z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Piotr Pogorzelski. Polskie Radio 24. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. 65-calowy telewizor Ultra HD Smart TV marki Samsung. Wbudowany Wi-Fi i zwrotem 500 zł od producenta. Już za 5999 zł. MediaMarkt.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki nawodowe. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. I jak? Dowieziecie? Dowieziemy! Za darmo! Teraz darmowa dostawa w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gładka i świetlista cera zawsze dodaje uroku. A przebarwienia? Powiedzmy sobie szczerze, dodają laku. Są nieestetyczne. Mój sposób to Biolik. Punktowe serum depigmentacyjne z miękkim aplikatorem, który trafia precyzyjnie w miejsce przebarwienia. Biolik zawiera kwas shikimowy, który usuwa przebarwienia różnego rodzaju już po 2 tygodniach. Biolik sprawia, że cera staje się jednolita i promienna, a dzięki temu wygląda młodziej. Idealnie w punkt. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi pytają, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Neomax. Taki powinien być magnez. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochyleniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok.
Wojtek i Reneusz z Saturna polecają. AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i lodówka Beko w zestawie taniej o 699 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. Jest 11. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Wśród porwanych w Pakistanie pracowników geofizyki Kraków nie ma Polaków, zapewnia nasz MSZ. Komisja Nadzoru Finansowego zaleci bankom wprowadzenie do oferty kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej. Do konsultacji publicznych trafił projekt odpowiednich zmian w rekomendacji S. Seniorzy mieszkający w Pekinie otrzymają specjalne bransoletki z nadajnikami GPS. Władze miasta rozdadzą kilkanaście tysięcy takich urządzeń. Małgorzata Kaczmarczyk, zapraszam. W Pakistanie porwano 6 Pakistańczyków, którzy pracują dla polskiej firmy Geofizyka Kraków. Poinformowała o tym agencja Reutera, która powołuje się na anonimowe źródła wojskowe. Wśród uprowadzonych nie ma Polaków, zapewnia polski MSZ. Rzeczniczka resortu Janna Wajda powiedziała, że służby dyplomatyczne cały czas śledzą sytuację. Informujemy, że wśród porwanych w Pakistanie pracowników Geofizyki Kraków nie ma obywateli Polski. Nasza placówka w Islamabadzie monitoruje sprawę na bieżąco. Pakistańscy pracownicy geofizyki zostali uprowadzeni wczoraj wieczorem. Porwano ich z pojazdów w rejonie wsi Drazinda, 80 km od miasta Dera Ismail Khan. Dotąd nikt nie przyznał się do porwania. W przeszłości w tym regionie dochodziło do wielu uprowadzeń, za które odpowiedzialni byli islamscy radykałowie. Wymuszali oni okupy lub zwolnienia z więzień swoich ludzi. Geofizyka Kraków, spółka zależna od PGNiG, od wielu lat świadczyła usługi sejsmiczne w Pakistanie. Agencja Reutera podaje, że firma nie była w stanie udzielić komentarza. Firma, jak informuje jej strona internetowa, od sierpnia jest w stanie likwidacji. Komisja Nadzoru Finansowego zaleci bankom wprowadzenie do oferty kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej. Do konsultacji publicznych trafił projekt odpowiednich zmian w rekomendacji S. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo finansowe osób spłacających kredyty. Obecnie tylko nieliczne banki oferują kredyty o stałym oprocentowaniu i jest ono niezmienne przez zaledwie kilka lat. Pomysł Komisji Nadzoru Finansowego polega na zaleceniu bankom, żeby wprowadziły do swojej oferty bardziej przewidywalne kredyty, mówi Maciej Krzysztofek z KNF. Ta możliwość oferowania stałej stopy procentowej mogłaby dotyczyć okresu 10-letniego, po którym to okresie można by jakby nowelizować, rewaloryzować poziom tego oprocentowania stałego. Główny analityk firmy doradczej Expander Jarosław Sadowski uważa, że pomysł jest godny uwagi, ale dodaje, że zaciągając kredyt o stałym oprocentowaniu, klient od razu płaci nieco wyższą ratę. Dla wielu osób to jest zniechęcające. Patrzy na to, jakie koszty ponoszą dzisiaj, a przyszłość jest odległa. Zmiany w rekomendacji S mają wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Władze Pekinu informują, że mieszkańcy miasta, którzy są w podeszłym wieku, otrzymają specjalne bransoletki z nadajnikami GPS. Dzięki urządzeniom seniorzy, którzy się zgubią w pekińskiej metropolii, będą mieli większe szanse na szybki powrót do domu. Bransoletki wyposażono w nadajnik GPS, a także specjalny sygnał alarmowy. Osoby starsze dzięki wbudowanemu w urządzenie nadajnikowi będą mogły powiadomić członka rodziny o tym, że wymagają pomocy. Specjalna aplikacja na telefony komórkowe pozwoli zaś najbliższym na odnalezienie zagubionej osoby. 12 tysięcy bezpłatnych urządzeń zamierzają wydać osobom najbardziej tego potrzebującym władze Pekinu. Według chińskich statystyk w 2015 roku aż 222 miliony Chińczyków przekroczyło 65 rok życia. Media informują zaś, że w Chinach codziennie zgłaszanych jest ponad 1300 zaginięć osób w podeszłym wieku. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Tajpej. Justyna Kowalczyk zajęła 9 miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną narciarskiego Pucharu Świata w fińskim Kusamo. Triumfowała Norweżka Marit Bjergen, która na trasy wróciła po przerwie macierzystej. Polka straciła do niej ponad 52 sekundy. We Wrocławiu po raz kolejny powstaje kalendarz, którego bohaterami są zwierzęta odebrane podczas interwencji przez Fundację 2 plus 4. Psy bite, chore, cierpiące i często umierające mogły dzięki fundacji odzyskać zdrowie, a później zaufanie do ludzi. Teraz pozują do zdjęć jak zawodowi modele. Każdy miesiąc to specjalnie zaprojektowana cyfra lub cyfry i jeden bohater. Z obiektywem zmierzył się m.in. Amstaff o imieniu Keira, mówi prezes fundacji Ireneusz Czerniejewski. Pies był głodzony. Przez wiele miesięcy normalna, w cudzysłowie, rodzina
teoretycznie powinno być wszystko dobrze, wszyscy dobrze wyglądający, wszyscy normalnie jedli, normalne mieszkanie i pies, który chodził zagłodzony. Katarzyna Garbacz przygarnęła Liskę, która w kalendarzu będzie stycznie. Jak zobaczyłam ją po raz pierwszy na zdjęciu, to po prostu się zakochałam i widziałam, że to będzie ona. To nie będzie żaden inny pies, nie wiadomo, jakie by miał rodowody. Jest najkochańsza i jest nasza. Kalendarz wkrótce trafi do sprzedaży. Prognoza pogody. Po południu będzie pochmurno, najwięcej przejaśnień na krańcach zachodnich kraju. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu i w centrum kraju przed południem także opady deszczu. Po południu synoptycy zapowiadają burzę. Temperatura maksymalna od 2 do 4 stopni, na północnym wschodzie i w centrum 5-6 stopni, na południu i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na północy w porywach do 70 km na godzinę, na wybrzeżu dość silny do 45 km na godzinę, w porywach do 80 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wojtek i Reneusz z Saturna polecają. AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład ekspres Saeco, odkurzacz pionowy i generator pary Philips w zestawie taniej o 654 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. Przyjaciel mój przyjechał do Ferii, masz tu miejsce. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz jeździć nim. Pewnie nie zamienię tych barw i za żaden skarb. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 tysięcy złotych. Volkswagen. I jak? Dowieziecie? Dowieziemy! Teraz darmowa dostawa w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że na śniadanie serwujemy bekon, kiełbasę, jajko, pomidor, fasolkę, tost, płatki, herbatę, kawę i sok owocowy. Wszystko wliczone w cenę. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Nawet najlepszy przepis na mięso jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość i świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się znać. Albo brać je z pewnego źródła, czyli z Lidla. A już od jutra świeże mięso mielone z szynki wieprzowej jedynie 5,99 za 500 gramów. 5,99. A świeży kurczak tylko 4,99 za kilogram. 4,99. Brzeźnik Lidla. Po prostu świeżo. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt Blender Brown z nowej serii MQ9 o mocy 1000 W z unikalną ruchomą stopą, stworzony do najtrudniejszych zadań w kuchni, już za 599 zł. MediaMarkt. To była reklama. Jest niedziela, 27 dzień listopada. Jakub Kukla, witam, zapraszam do godziny 15. A przed nami do południa między innymi sprawy związane z energią atomową. Po godzinie 11.30 porozmawiamy o świecie bez elektrowni atomowych. Wcześniej zabierzemy Państwa do teatru, a już teraz sprawy międzynarodowe. Polskie Radio 24. Realizacja postanowień NATO i sprawy Polaków na Wyspach to główne tematy polsko-brytyjskich konsultacji, na które jutro do Londynu uda się premier Beata Szydło wraz z częścią gabinetu. W konsultacjach weźmie udział m.in. minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Z pewnością nie zabraknie też tematów związanych z Brexitem. A już teraz rozmowa na ten właśnie temat. Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz nasz reporter Tomasz Majka. Pierwsze w historii międzyrządowe konsultacje między stroną brytyjską a polską
będą faktem w poniedziałek. Pani zdaniem po jednak referendum związanym z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej takie konsultacje mają nieco inne znaczenie? Na pewno referendum w sprawie Brexitu i przyszłość relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską będzie istotnym elementem tych konsultacji, dlatego że Brytyjczycy zapowiedzieli, że do marca chcą przedstawić wniosek w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. W związku z tym trzeba przygotować się do dalszych negocjacji. Nie jest przesądzone, że faktycznie ten wniosek zostanie przedłożony w takim terminie, jak brytyjska premier zadeklarowała, bo wiemy, że są problemy z ustaleniem odpowiedzialności za złożenie tego wniosku. Natomiast możemy się spodziewać, że faktycznie temat Brexitu będzie ważnym w relacjach polsko-brytyjskich, dlatego że są różne kwestie, które interesują Polskę po ewentualnym wyjściu Brytyjczyków z Unii Europejskiej. Jedną z kluczowych kwestii to jest los tych setek tysięcy Polaków, którzy są, żyją, płacą podatki na wyspie. Na pewno kwestia Polaków w Wielkiej Brytanii jest kwestią istotną. Kwestia w ogóle swobodnego przepływu osób po Brexicie jest kwestią jedną z najważniejszych. Warto powiedzieć, że trendy migracyjne na wyspy nie osłabły po referendum. W związku z tym Polacy najpewniej pozostaną w dużej mierze na wyspach, będą tam mieszkać, będą chcieli mieć prawo do pracy i polski rząd będzie starał się zagwarantować im prawo do pozostania tam i podejmowania pracy. Pytanie oczywiście, co z osobami, które będą chciały podążyć ich śladem i w przyszłości migrować na wyspy. To są otwarte pytania i na pewno warto ten wątek w tych konsultacjach podnieść. Drugą kwestią istotną jest na pewno sprawa bezpieczeństwa. Polsce zależy na tym, żeby Unia Europejska po ewentualnym Brexicie blisko współpracowała w tej sferze z Wielką Brytanią. Zależy nam na tym, żeby Wielka Brytania jako członek, istotny członek NATO uczestniczyła w tej współpracy i wydaje mi się, że to też będzie bardzo duży temat. Z drugiej strony minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski kilka dni temu mówił, że trzeba też pamiętać, że Wielka Brytania przez najbliższe kilka lat jednak nadal w Unii będzie. To jest bardzo istotny element. Pamiętajmy, że przedłuża się okres składania wniosku o wyjście Brytyjczyków. W związku z tym oni nadal pozostają członkiem Unii Europejskiej, a polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak naprawdę ma podobną wizję do Brytyjczyków, jeśli chodzi o wizję Unii Europejskiej. Dlatego, że Brytyjczycy zawsze byli orędownikami Europy ojczyzn. To jest bliska koncepcja obecnemu polskiemu rządowi. Wzmocnienie parlamentów narodowych, wzmocnienie Rady Europejskiej kosztem Komisji Europejskiej. To są postulaty tak naprawdę wspólne. Również kwestia dalszej integracji strefy euro. Polska jest poza strefą euro i jeszcze długo pozostanie poza strefą euro. W związku z tym tutaj chodzi o to, aby ta ucieczka do przodu państw strefy euro nie obyła się kosztem państw, które poza strefą są. Mówiliśmy już trochę o kwestii związanej z przepływem swobodnym osób po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Pani zdaniem jest Wielka Brytania w stanie zaakceptować, że jednak ta zasada zostanie utrzymana, oczywiście w porównaniu do innych zasad, na których Wielkiej Brytanii zależy, na przykład przepływ kapitału? Trudno dzisiaj przesądzać, na co Brytyjczycy ostatecznie się zgodzą, jeśli chodzi o te przyszłe negocjacje, dlatego że widać, że mają problemy z wypracowaniem własnego stanowiska. Na pewno opcja twardego Brexitu, o którym była mowa, Theresa May o niej mówiła, wydaje mi się, że jest opcją nie do zaakceptowania przez Unię Europejską. Pamiętajmy, że państwa Unii Europejskiej negocjują z Wielką Brytanią i one mają dość silną pozycję w tych negocjacjach. W związku z tym to one będą w dużej mierze decydowały o przyszłości tych relacji. Dlatego wydaje mi się, że znajdziemy kompromis ostatecznie co do swobodnego przepływu osób. Są pewne mechanizmy, które pozwalają w pewien sposób ograniczyć napływ migrantów, dokonać pewnych restrykcji w swobodnym przepływie osób, nie naruszając co do zasady samej idei przepływu osób. Kończąc o twardym Brexicie, mówił też przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który też mówi, że nie możemy wybiórczo negocjować, tylko albo wszystko, albo nic.
Państwa Unii Europejskiej dość wyraźnie stawiają tezę, że albo cztery swobody, albo żadna. Natomiast, tak jak mówię, negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły. Każda strona zawyża stawkę w tej grze i to jest oczywiste. Nikt nie chce uprzedzać ruchu drugiej strony. Ostatecznie dowiemy się na końcu, jak ten kształt porozumienia będzie wyglądał. Natomiast to jest naturalne, że obie strony zawyżają stawkę. Z dr Jolantą Szymańską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmawiał Tomasz Majka. Przypomnijmy, jutro premier Beata Szydło i ministrowie jej gabinetu udają się do Londynu, żeby wziąć udział w polsko-brytyjskich konsultacjach międzyrządowych. Tematy to m.in. realizacja postanowień szczytu NATO w Warszawie i sprawy Polaków na Wyspach. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. My już za kilka minut porozmawiamy o świecie bez elektrowni atomowych. Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest referendum w Szwajcarii, w którym dziś Szwajcarzy mają zdecydować, czy zostaną zamknięte tamtejsze elektrownie atomowe. O świecie bez elektrowni atomowych porozmawiamy za minut kilka po godzinie 11.30, a już teraz zapraszamy Państwa do teatru. Zapraszam serdecznie na rozmowę o przedstawieniu Triumf Woli. Gospodarzem audycji jest Katarzyna Oklińska. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. Na scenie. Przed mikrofonem Katarzyna Oklińska, przed nami kolejne odsłony audycji Na scenie. Tym razem porozmawiam z aktorem Marcinem Czarnikiem o przedstawieniu Triumf Woli, które niedługo będzie miało swoją premierę w Teatrze Starym w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę opowiedzieć słuchaczom, czego będzie dotyczyło to przedstawienie, bo naprawdę niewiele na jego temat wiadomo, mimo że premiera była zaplanowana już na czerwiec tego roku, ale przełożono ją na styczeń. Tak, nie chciałbym za dużo zdradzać, natomiast założenie tego spektaklu jest takie, że twórcy, czyli Paweł Demicki, Monika Strzępka, postanowili zrobić coś takiego, co przywróci wiarę w człowieka. To będą historie, różne historie wzięte z życia często, które mam nadzieję po spektaklu zostawią w nas jakieś optymistyczne uczucia, nadzieje na to, że może być lepiej. To spektakle, przynajmniej te, w których ja brałem udział ostatnio u Moniki i Pawła, ale też te, które widziałem wcześniej, to były spektakle, które często kończyły się jakimś takim głębokim zastanowieniem nad naturą ludzką czy naturą problemu i nie zostawiały suchej nitki na tym, że człowiek to nie jest istota piękna i że gdzieś stoi ciągle nad przepaścią. Natomiast tutaj mogę podać parę przykładów, myślę, że nie zdradzę tym wiele, ale będzie historia na przykład człowieka, który uratował pingwina z katastrofy tankowca, znaczy wyciągnął go z wody, z tej mazi, i ten pingwin co roku przypływa do niego, przepływa 6 tysięcy mil morskich, żeby z nim spędzić kilka miesięcy, po czym odpływa i tak przepływa co roku do niego. Będzie historia o najgorszej reprezentacji piłki nożnej, która samoańskiej reprezentacji piłki nożnej, która bardzo kocha ten sport, ale przegrywa 30-1 z reprezentacją Australii na przykład. Będzie historia pani, która się nazywała Katrin Schwitzer i pierwsza kobieta, która przebiegła maraton. Dokładnie tak. To znaczy zrobiła to nielegalnie, prawda? Bo ubrała się w bluzę, podpisała się jakoś tak, że nie było do końca wiadomo. Dokładnie. Organizator tego maratonu, mężczyzna, próbował ją siłą z tego maratonu ściągnąć, prawie za włosy. Natomiast panowie, którzy biegli razem z nią, nie pozwolili na to. Ta pani dobiegła do końca. Jeszcze 5 lat trwało później to, między nimi jej działanie doprowadziły do tego, że kobiety mogły, w 72 zdaje się, a tamta akcja miała ten maraton bostoński, był w 67-72 kobiety oficjalnie zaczęły biegać maratony, zdaje się. I tak dalej. No, miejmy nadzieję, że się uda pisanie dla Pawła, pisanie rzeczy takich pozytywnych, zostawiających właśnie jakieś światło w tunelu. Nie jest łatwe. Dla nas też, znaczy ja chyba jestem osobą, która postacią w tym,
w tym spektaklu będę, której najtrudniej przełamać te bariery dźwięku i zacząć myśleć o człowieku, o sobie dobrze. A czy może pan zdradzić, jaką postać będzie pan grał? Kilka. Właśnie moja ulubiona to jest ten pingwin na przykład. Ale no, będą tam postaci, które gram. To postać, która się nazywa roboczo człowiek, który nie umie mówić o sobie dobrze. I nie wiem, czy to Paweł wziął z obserwacji mojej osoby prywatnej, czy w każdym razie no, taka postać i co zrobić. No, trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Jedna z postaci, którą będę grał z kolegą z teatru, to jeden z braci McDonald, założycieli firmy McDonald, którzy akurat, no nie wiem, czy to są, jeszcze nie wiem, czy to są pozytywne postaci, czy to są postaci, a to są ludzie, którzy potrafią mówić o sobie dobrze, natomiast nie wiem, czy to są pozytywne postaci, to walczę o to, ale zawsze o to walczę, ale nie wiem, czy mi się uda tym razem. Czyli rzeczywiście zakres tematyczny bardzo szeroki, będą pingwiny, będzie McDonald, będą kobiety, które biegają w maratonach. Do tej pory Paweł Demirski i Monika Strzępka tworzyli spektakle, delikatnie mówiąc, nieco pesymistyczne. Czy rzeczywiście to będzie przewrót optymistyczny? Tak ten spektakl nazwała właśnie Monika Strzępka, reżyserka. To znaczy mamy taką nadzieję, natomiast w pracy z tymi twórcami często jest tak, że do premiery nie wiadomo, co to będzie. I łącznie z tym, że czasami teksty pojawiają się lub znikają w dniu premiery. Na takiej ostatniej próbie przedpremierowej. Nie wiem, no dążymy do tego i jest wola, żeby i potrzeba taka, myślę, że w społeczeństwie też, żeby coś takiego powstało. W nas na pewno też jest wola, żeby coś takiego powstało, natomiast łatwiej jest mówić rzeczy smutne, niż rzeczy takie, które właśnie dają jakąś nadzieję. Łatwiej jest pisać pewnie Pawłowi, dokonywać obserwacji takich właśnie, takich krytycznych, niż takich, które pozwalają jakoś wstać rano i żyć z jakąś taką delikatną odrobiną optymizmu. Ale walczymy o to. Czy nam się uda? Zapraszamy 31 grudnia na premierę do Krakowa, do Narodowego Starego Teatru lub na spektakle, które później będziemy grać. A czy współpraca z tymi twórcami układa się łagodnie? Oni są znani z wyjątkowego charakteru. To zależy. Znam się z Pawłem i z Moniką długo, więc krzyczą na mnie często. Ja na nich też. Ale kochamy się. No tak to bywa w takich związkach, że po prostu nie zawsze jest różowo. Poza tym też tematyka i praca taka, no, jeśli się swoją pracę traktuje uczciwie i dąży się do tego, żeby mówić prawdę, to żeby się do tej prawdy dokopać na scenie czy na próbach, to nie są łatwe rzeczy i to sporów jest mnóstwo zawsze przy pracy. I tym razem, mimo tego, że temat ma być taki bardziej, powiedzmy, optymistyczny, też te spory się pojawiają. W przedstawieniu zatytułowanym Triumf Woli trudno uciec od tematu woli. Czy to przedstawienie rzeczywiście udowadnia triumf woli? Wiemy, że jest optymistyczne, ale czy wola jest pozytywna bohaterów? Myślę, że tak. Nawet jeśli mamy do czynienia tam z postaciami, które, powiedzmy, nie są tak optymistyczne, czy trudno będzie to obronić, jak bracia McDonald na przykład, to wola, żeby było dobrze z takim dosyć osobistym zrozumieniem tego słowa, jest na pewno w każdej z tych postaci. Czy mówię tutaj o perspektywie, no bo trudno jedną z postaci, która wchodzi w konflikt jakiejś takiej racji z braćmi McDonald, jest ekolożka, która bada oceany i odkrywa też, to jest postać oparta na autentycznej osobie, natomiast niestety jest zbyt wcześnie rano, żebym sobie przypomniał w tej chwili nazwisko. Natomiast chodzi o taką perspektywę kilkuset czy kilku tysięcy lat tego, co się dzieje na Ziemi i tego, co się może wydarzyć w związku z katastrofami ekologicznymi, które się dzieją często przez jakąś taką krótkowzroczność wielkich korporacji, a perspektywą właśnie wielkiej korporacji, czyli firmy McDonald's. Czyli taka perspektywa, no powiedzmy, no wiadomo, zarobione pieniądze, ale też praca, którą ta firma daje ludziom. Czyli jakaś taka perspektywa też w optyce tych panów
bardzo, bardzo optymistyczna. Czyli trochę optymizmu, ale również ekonomii i filozofii. Zastanawiają się Państwo nad kondycją świata, tak jak Pan już powiedział, i nad tym, dlaczego nie staje się on lepszy przez przejawy dobra wielu ludzi. Czy to przedstawienie daje odpowiedź, dlaczego ten świat nie staje się lepszy przez to, że jednak są jakieś jednostki, które działają, starają się działać tak, żeby świat zmienił się na lepsze? Ja nie wiem, czy teatr w ogóle, a zwłaszcza teatr Pawła Dymickiego i Moniki Strzępki, daje jakieś odpowiedzi kiedykolwiek. Myślę, że w tym wypadku też tak będzie, że raczej problem jest bardziej jakoś tak uruchomiony, rozgrzebany i zostaną zadane pytania, może co z tym zrobić. Czyli czy jest jakaś recepta na to, aby ten świat był lepszy, abyśmy my inaczej widzieli tę szklankę jednak do połowy pełną niż do połowy pustą. I co możemy zrobić jako ludzie, jako wspólnota jakaś tam ludzka, aby tak było. To znaczy, aby ta ósma rano to było szczęście na twarzy, a nie prawda, jakiś taki smutek niedziałkowy. Czy... W takim razie jaka jest rola teatru według Pana? Po co chodzimy do teatru? Ja chodzę do pracy, ja generalnie ludzie, mam nadzieję, znaczy chciałbym, żeby tak było. Dla mnie teatr to jest takie trochę miejsce, to wiem, to źle zabrzmi być może. Z jednej strony traktuję to bardzo poważnie jako zawód i no nigdy praca, znaczy staram się, żeby praca nie była dla mnie ważniejsza niż moja rodzina. Chociaż to różnie bywa, no to łatwo powiedzieć, tak, jedno z tych życzeniowych rzeczy. Natomiast, nie wiem, no teatr, mimo tego, że często, bardzo często gram w spektaklach, które no nie są optymistyczne w swojej wymowie, to jednak daje jakąś nadzieję. Znaczy, no, w samym poszukiwaniu tego właśnie, żeby było lepiej, żeby coś zrozumieć, żeby coś pojąć, żeby coś nazwać, jest jakaś taka nadzieja na to, że jesteśmy ludźmi, a nie jakimiś tępymi po prostu naczyniami na przyjemność, czy na sukces, czy na inne rzeczy. Dokładnie od... Nie wiem. Od 3 lat występuje Pan na scenach tego teatru starego w Krakowie. Wcześniej mogliśmy Pana oglądać w Teatrze Polskim we Wrocławiu i w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Dlaczego zdecydował się Pan przenieść do Teatru Starego, akurat w Krakowie? Dostałem propozycję nie do odrzucenia od swojego przyjaciela i dyrektora, od Jana Klaty, z którym zrobiłem kilka, myślę, że wspaniałych spektakli w życiu, między innymi Hamleta w Gdańsku, w Stoczni Gdańskiej, Sprawę Dantona we Wrocławiu. I mimo mojego szacunku i jakiejś takiej jestem, jak mówię, że Krzysztofa Mieszkowskiego i Teatr Polski we Wrocławiu, wspaniały teatr, wspaniały zespół, to mimo tego no, musiałem podjąć taką decyzję. Jestem takim człowiekiem, że raczej nie mogę za długo siedzieć w jednym miejscu i w jednym teatrze. Muszę zmieniać i próbować nowych rzeczy. I to było dla mnie też marzenie, myślę, takie jeszcze z czasów młodości. Bycie w teatrze, w Nowym Starym, spotkanie tych ludzi, wspaniałych aktorów, którzy tutaj występują. I to się wszystko udało. Ale oprócz grania w teatrze zajmuje się Pan również aktorstwem telewizyjnym, serialowym, ale też filmowym. Czy łatwo połączyć te rodzaje aktorstwa? Bardzo trudno, dlatego aktorstwa, ja nie wierzę w takie rozróżnianie aktor teatralny, aktor filmowy. Ale to też ogromna logistyka przy ułożeniu pewnie grafiku tygodniowego, miesięcznego. Tak, jeśli o to chodzi, to właśnie chciałem, tak. Znaczy, jeśli chodzi o środki, to aktor zawodowy wie, dlaczego powinien inaczej mówić na sali, która ma 400 osób i musi dotrzeć do ostatniej osoby, która siedzi w ostatnim rzędzie w teatrze, a że inaczej innych środków używa, mając kamerę i ujęcie takie, że widać mu kawałek oka i ust. A jeśli chodzi o logistykę, to oczywiście tak, dlatego tak późno. Czy moje doświadczenia filmowe w porównaniu do teatralnych są niewielkie, dlatego że poświęciłem się świadomie pracy w teatrze. No teraz to się troszeczkę zmienia. Zagrałem w Artystach właśnie u Moniki i Pawła główną rolę w serialu, który ma, myślę, że to jest bardzo dobrą rzeczą do oglądania. I taką no, dawno takiego serialu nie było, jeśli kiedykolwiek w Polsce, i jest na światowym poziomie moim zdaniem, jeśli chodzi o historię i postacie, jakie tam widzimy. Zagrałem w filmie, który dostał Oscara w tamtym roku, w Synu Szawła, w filmie węgierskiego reżysera Laszlo Nemesa i
chyba mogę powiedzieć, że w maju zagram dużą rolę u niego znów po węgiersku w Budapeszcie. Chyba już mogę zdradzić to. Także to się zmienia powoli. Też no, ze względu na mój charakter, że też chcę spróbować, chcę bardziej poznać to medium, które gdzieś tam było przeze mnie niedopieszczone. I z drugiej strony też, jakby to medium mnie nie dopieszczało, bo nigdy nie miałem czasu tak naprawdę, żeby się tak zaangażować w starania o to, żeby w filmach dobrych zagrać. Natomiast serial artyści Pawła Demirskiego, Mój Strzępki, na pewno wyostrzył mi apetyt, ten Syn Szabła również, więc będę tak grał w filmach na pewno. W takim razie życzę panu wielu ról serialowych i filmowych, ale proszę nie zapominać o teatrze. Moim i państwa gościem był Marcin Czarnik. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Właściwie. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Minateka.pl. Jest 11:30. Informacje dnia w skrócie. Małgorzata Kaczmarczyk, zapraszam. Polskie MSZ zapewnia, że wśród osób porwanych w Pakistanie nie ma naszych obywateli. Wśród uprowadzonych są współpracownicy polskiej firmy Geofizyka Kraków. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródła wojskowe. Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Joanna Wajda zapewnia, że wśród porwanych nie ma polskich obywateli, że resort śledzi sytuację. Pracownicy zostali uprowadzeni wczoraj wieczorem. Porwano ich z pojazdów w rejonie wsi Drazinda, znajdującej się 80 kilometrów od miasta Dera Ismail Khan. Dotąd nikt nie przyznał się do porwania. W przeszłości w tym regionie dochodziło do wielu uprowadzeń, za które odpowiedzialni byli islamscy radykałowie. W ten sposób wymuszali oni okupy lub zwolnienia z więzień. Geofizyka Kraków to spółka zależna od PGNiG. Morsy z całej Polski zjechały do Starych Jabłonek w województwie warmińsko-mazurskim, by oficjalnie otworzyć kolejny sezon zimowych kąpieli. Będą nietypowe stroje oraz charakterystyczne rytuały, co roku gromadzące szeroką publiczność. Po krótkiej rozgrzewce około 12:30 pierwsze wejście do wody. Po kąpieli zaplanowano ogniska, nagrody niespodzianki i koncert zespołu Komp. Śniegu jeszcze nie ma, ale widać już duże zainteresowanie zakupem sprzętu narciarskiego. Tak wynika z danych serwisu ogłoszeniowego OLX.pl. W listopadzie pojawiło się w nim 30 tysięcy zapytań dotyczących m.in. używanych nart i kijków. Początkujący narciarz, który chce skompletować zestaw używany przed wyjazdem w góry, powinien się liczyć z kosztem około 2000 zł, mówi Aleksandra Kubicka z OLX.pl. Nie mówię tutaj o odzieży, tylko o samym sprzęcie. Więc można znaleźć bardzo dobre narty po jednym, po dwóch sezonach, które są o połowę tańsze niż te narty ze sklepu. Trochę jak z zakupem samochodu. Możemy kupić auto prosto z salonu, ale zaraz po wyjeździe ono traci wiele ze swojej wartości. Tak samo jest z nartami. Aleksandra Kubicka dodaje, że dosyć mało ogłoszeń dotyczy nowego sprzętu. Nowego sprzętu jest mało, bo głównie to się dzieje w sklepach. I co ważne, nie kupujemy nart przez internet. Przez internet polujemy na super okazje, oglądamy stan nart na zdjęciu, ale spotykamy się ze sprzedawcą, dokładnie oglądamy krawędzie, dokładnie sprawdzamy stan ślizgu. Bardzo popularne są narty używane, te 120, to są narty dziecięce, juniorskie, bo najczęściej tak właśnie rodzice przygotowują dzieci do pierwszej przygody na nartach. Rodzice przygotowujący dzieci do wyjazdu w góry muszą się liczyć z wydatkiem około 1000 zł. Kupią za to narty, kijki, kask. Aleksandra Kubicka dodaje, że widać większe zainteresowanie zakupem używanych nart biegowych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 11:33, słuchają państwo Polskiego Radia 24 w niedzielę, 27 dzień listopada, a my już teraz przenosimy się do Szwajcarii. Czy wszystkie elektrownie atomowe powinny zostać zamknięte w Szwajcarii do 2029 roku? Na takie pytanie muszą odpowiedzieć dziś w referendum obywatele tego kraju. W Szwajcarii istnieje 5 elektrowni atomowych, które produkują 40% energii elektrycznej. Wszystkie elektrownie mają nieograniczone zezwolenie na produkcję prądu. Przepisów mogą być one czynne dopóki są bezpieczne. Strategia rządu 2050 zakłada powolne wycofywanie się z energii atomowej. Mówi ona, że zamykane elektrownie nie będą zastępowane nowymi. To za mało, twierdzą inicjatorzy referendum i domagają się zakazu budowy nowych elektrowni i ograniczenia zezwoleń na pracę już istniejących. Wszystkie powinny ich zdaniem zostać zamknięte do 2029 roku. Zapewniają, że energię atomową można zastąpić wykorzystując do produkcji prądu wodę, energię słoneczną czy wiatr. 3 z obecnych reaktorów powinny według inicjatorów referendum zostać
zamknięte już w 2017 roku. Szwajcarski rząd i parlament odrzucają te propozycje. Niemożliwe będzie ich zdaniem pokrycie zapotrzebowania na prąd w tak krótkim czasie, tylko przy pomocy źródeł odnawialnych. Według władz może dojść do tego, że Szwajcaria będzie musiała importować prąd, a to zmniejszy jej bezpieczeństwo energetyczne. Dla Polskiego Radia Krystyna Nurczyk. Czy wszystkie elektrownie atomowe powinny zostać zamknięte w Szwajcarii do roku 2029? Na to pytanie odpowiadają dziś Szwajcarzy w referendum. A naszym gościem jest Rafał Motriuk, korespondent naukowy Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskakujący trend. Część Europy odchodzi od energii atomowej. Jak się tak popatrzy na mapę świata i na poszczególne kraje i poszczególne decyzje, no to głowa zaczyna boleć. Ten miks nuklearny jest bardzo trudny. Jeżeli się spojrzy na Europę, no to takim kluczowym krajem są chyba Niemcy, które po Fukushimie zdecydowały się odejść od energii jądrowej w ogóle i jest tam konsekwentnie realizowany plan zamykania wszystkich reaktorów atomowych. Niemcy ich mają kilkanaście i w ciągu najbliższych kilku lat te reaktory mają zostać wyłączone. I teraz pytanie do Ciebie i Państwa. Jaka jest tego bezpośrednia konsekwencja w Niemczech? A no właśnie, bardzo dobre pytanie, na które zapewne znasz odpowiedź. No tych konsekwencji oczywiście jest sporo, ale jedna jest taka, że Niemcy jako kraj, który stawia na energię odnawialną i chce być bardzo zielony i czysty, zaczyna produkować więcej dwutlenku węgla niż by chciał, dlatego że paliwa kopalne stały się bardzo tanie, no a energię skądś trzeba mieć. Jak się jej ma jeszcze ciągle za mało z wiatru i ze słońca, no to się pali gaz na przykład, więc paradoksalnie dwutlenku węgla Niemcy zaczęły emitować ostatnio trochę więcej. We Francji troszkę podobny trend. Ja przypomnę, że Francja jest światowym potentatem, jeśli chodzi o energię atomową. Francuzi już dawno postawili na atom i dobrze sobie z tym cały czas radzą. Mają świetne technologie, nie ma większych awarii. Natomiast Francuzi także zdecydowali, że w przyszłości udział energii jądrowej w całym miksie energetycznym tego kraju zostanie zmniejszony z 75 do 50%. No to teraz jeszcze popatrzmy za ocean. Stany Zjednoczone. Od 1994 roku w Stanach Zjednoczonych otwarto jeden reaktor i to całkiem niedawno. Jest tak dlatego, że no po pierwsze troszkę przemysł nuklearny się boi. Boi się przede wszystkim cen. Czy to jest Europa, czy to jest świat, tam gdzie energia atomowa jest dotowana, no to ona jakoś się stabilnie trzyma. Ja przypomnę, że wyprodukowanie energii atomowej, jak się już ma gotową elektrownię, jest bardzo, bardzo tanie. Natomiast gigantyczny koszt, jeżeli chodzi o całość przedsięwzięcia, to jest zbudowanie takiej elektrowni czy uruchomienie reaktora. W związku z czym, jeżeli się jest dużą firmą energetyczną i chce się inwestować w takie rozwiązania, no to dobrze jest mieć jakąś gwarancję cen, albo przynajmniej rynek musi być sprzyjający. W momencie, kiedy wiele rządów dopłaca do rozwoju czystej energii, czyli ta energia chociażby słoneczna jest no tak sztucznie tania, no to wtedy przemysł atomowy sobie myśli, czy my na pewno powinniśmy inwestować w to pieniądze. Przecież to są projekty na kilkadziesiąt lat. I w Stanach Zjednoczonych w momencie, gdzie w danym stanie czy w danym miejscu ceny są regulowane, to znaczy jakaś minimalna cena elektryczności jest gwarantowana, no to wtedy takie reaktory działają, to się w jakimś sensie opłaca. Tam, gdzie rządzi wolny rynek, no to nie do końca. Dlatego Amerykanie planują, ale w bardzo takim ograniczonym zakresie rozwój energii atomowej. Takim ciekawym przypadkiem też finansowym jest Szwecja, która dosyć dużo produkuje energii atomowej, jeśli chodzi o znowu udział w całym miksie energetycznym. I tam w ostatnich latach było dużo zamieszania właśnie jeśli chodzi o podatki. No bo rząd na przykład, jeśli chce być zielony, a w Szwecji tak jest, no to sobie może nie tyle dopłacać do energii zielonej, ale może nałożyć wysokie podatki na energię atomową i znów to przez
przestaje się opłacać. Także na zachodzie ten prospekt rozwoju energii atomowej jest bardzo, bardzo mglisty i jak powiedział jeden z rzeczników dużej firmy energetycznej, no nikt rozsądny w tej chwili jakoś optymistycznie by nie patrzył i nie inwestował w rozwój atomu właśnie na zachodzie. Chociaż jeśli chodzi o ekologiczną przyszłość planety, to mówi się o energii atomowej, że jest ona niskoemisyjna mimo wszystko, dość bezpieczna, no i przede wszystkim bardzo wydajna. Jeśli ktoś już ma, jak wspomniałeś, elektrownie atomowe, to może z tego korzystać. Trudna decyzja, żeby po prostu te elektrownie wyłączyć. Jeżeli taki reaktor już stoi i działa, no to też jest takie myślenie, że koszt likwidacji takiego reaktora czy takiej elektrowni też jest gigantyczny. W związku z czym być może się opłaca to, co już jest, utrzymać tak po prostu. Więc nie ma takiego bardzo jasnego na zachodzie trendu, który mówiłby tak, świat będzie inwestował w atom albo będzie rezygnował. To jest bardzo niejasne i tutaj będą decydowały właśnie ceny energii wynikające z a. dopłat rządowych, b. z tego, że paliwa kopalne są ostatnio dosyć tanie i węgiel i gaz. No więc krótko mówiąc, na zachodzie nie wiadomo. Wspomnieliśmy o Europie, wspomnieliśmy o Stanach Zjednoczonych, czyli o szeroko pojętym zachodzie. Przyjrzyjmy się może jeszcze Azji, bo tam zapewne również dzieją się rzeczy ciekawe. I to bardzo, no oczywiście Japonia po Fukushimie wyłączyła wszystkie swoje reaktory atomowe. No po to, żeby sprawdzić, czy one rzeczywiście są bezpieczne, albo żeby to bezpieczeństwo poprawić. Ale oficjalna polityka rządu jest taka, że Japonia do atomu ma wrócić. Tam były dosyć ostre, jak na Japonię, protesty mieszkańców w różnych miejscach. Natomiast rząd zakłada, że bez atomu kraj sobie nie poradzi, bo musi importować paliwa kopalne, to jest dosyć drogie. No i obserwatorzy też mówią o dużych powiązaniach rządu japońskiego, czy polityków w ogóle właśnie z przemysłem atomowym. To tyle Japonia, natomiast Chiny są bardzo ciekawym krajem, bo tak jak mówiłem wcześniej, Amerykanie od 1994 roku uruchomili jeden reaktor atomowy, a Chińczycy mówią o tym w 1994 roku, dlatego że wtedy w Chinach otwarto pierwszy reaktor, a dzisiaj już jest tam ponad 30, 20 jest w budowie, więc Chińczycy się zupełnie niczym nie przejmują, żadnymi zagrożeniami, tylko inwestują w atom, mówiąc potocznie, ile wlezie, bo też zapotrzebowanie energetyczne tego kraju jest coraz większe i nie widać końca tego wzrostu, w związku z czym znów mimo różnego rodzaju protestów w Chinach te reaktory powstają jak grzyby po deszczu. W Indiach no też zapotrzebowanie jest spore i coraz większe zapotrzebowanie na energię. Ale tam są kłopoty znowu biznesowo-polityczne, więc ten trend nie jest taki aż bardzo wyraźny. Także jeżeli gdziekolwiek na świecie będzie się rozwijała szybko energia atomowa, to na pewno będą to Chiny. Oczywiście mówimy o kraju, który z jednej strony potrzebuje coraz więcej energii, z drugiej strony może sobie pozwolić na budowę elektrowni atomowej, bo jak wspomnieliśmy, koszt budowy takiej instalacji to są bardzo duże pieniądze. W związku z tym właśnie dyskusja w Polsce od wielu lat już się toczy. Chodzi z jednej strony oczywiście o względy bezpieczeństwa, z drugiej strony ten temat jest rzadziej podejmowany w dyskusjach także o kwestie finansowe, no bo budowa takiej instalacji to potężny koszt. Na zakończenie, skoro wspomnieliśmy o Polsce, wróćmy jeszcze na chwilę do spraw europejskich. Dzisiaj Szwajcarzy odpowiadają na pytanie, czy wszystkie elektrownie atomowe powinny zostać zamknięte do 2029 roku. Przewidujesz, że jak będzie brzmiała odpowiedź większości Szwajcarów? Nie przewiduję zupełnie, bo nie patrzyłem na sondaże i na opinie Szwajcarów. No, na pewno jest zawsze ciekawe to, że Szwajcarii tego typu decyzje podejmuje się w referendach, czyli każdy się może wypowiedzieć, każdy ma swoje zdanie. To zdanie się liczy, jest brane pod uwagę, a jak znam życie, to Szwajcarzy bardzo szybko policzą.
policzą te głosy i szybko będzie wiadomo, czy w którą stronę ten trend w Szwajcarii pójdzie. I okaże się, czy elektrownie atomowe w Szwajcarii jeszcze będą działały, czy do roku 2029 zostaną wygaszone. O świecie z i bez elektrowni atomowych, bez elektrowni atomowych i z elektrowniami atomowymi, to zależy od tego, na jaką stronę świata patrzymy. Korespondent naukowy Polskiego Radia, Rafał Montiuk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Polskie Radio 24. Podrostki zostaje do godziny 12. My zmieniamy temat. 29. Festiwal Teatralny w 27. Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Czackiego. To najstarszy szkolny festiwal w Warszawie. W tym roku będzie odbywać się od 30 listopada do 3 grudnia. Cały festiwal organizowany jest przez uczniów. Każda klasa co roku wystawia samodzielnie przygotowaną sztukę. Uczniowie sami budują profesjonalną scenę, zajmują się oświetleniem i nagłośnieniem. Szkołę na tydzień zamieniają w teatr. Maja Kluczyńska. Polskie Radio 24. Proszę Państwa, dzisiaj powiemy o najstarszym szkolnym festiwalu w Warszawie z jego uczestnikami, ale też z jego szefostwem. Po mojej lewej stronie